Cześć, witajcie w trzecim odcinku unboxingu na naszym kanale. Tym razem mamy trzy przesyłeczki, które do nas dotarły. Z tego co kojarzę, są to jakieś części do naprawy odbiorników, które między innymi widzieliście na kanale, jak również parę rzeczy, które zostały zamówione do nowych projektów, które chcemy przedstawić Wam na filmikach. Tak więc bez obijania otwieramy pierwszą przesyłkę. Oczywiście adresy są zanonimizowane, nie wiadomo z jakiej firmy, żeby nie było, że reklama. Wiadomo, ktoś sobie może jej nie życzyć. Bardzo ładnie zapakowane. Co my tu mamy? $65 mnie to kosztowało. Mamy tak, 4 duże nóżki do obudowy, filtry 7x7 oraz układy stereo dekodera Motorola MC1309P oraz układy UCY 7493. Zapytacie się pewno, po co mi układy stereo dekodera? A już Wam mówię. Niebawem rozpoczniemy ciekawy projekt budowy odbiornika stereofonicznego i założę się, że powinno się to Wam spodobać. Będzie to jedyny taki odbiornik w Polsce. Pomysł podsunął nam kolega Lis z kanału Fox IT, więc wskoczcie sobie zobaczyć, może zorientujecie się, o który odbiornik chodzi. A jeżeli nie, to zapraszam niebawem się z naszą pomysły, projekty, pierwsze realizacje będą omawiane, przedstawione na kanale. Tak więc zapraszam. Bierzemy się za kolejną przesyłkę. Taka trochę mniejsza. Adresy też zanonimizowane. Firma TFOSET Electronics. To mnie kosztowało 63 zł. Również układy Motorola MC1310. Są to układy również stereo dekodera. Nowiutkie, nieużywane. Oraz układ TAA-61-1T12. Nowiutkie, nielutowane. Zapewne układ pewno jest Wam znany. Tak to mniej więcej wygląda. TAA-612-T12. Jak ktoś nie wie, co to jest za układ, już mówię, jest to układ wzmacniacza mocy. A do czego? Do projektu odbiornika Unitra Eltra Lidia wersja druga, ale w wydaniu naszego kanału. Tak więc będziemy budować odbiornik Lidia 2 od podstaw, wykorzystując ten układ, nowe elementy zakupione w 2023 roku, płytki do tego odbiornika już też posiadam, proszę, płyteczki są nowe,
nielutowane nigdy. Tak więc wykorzystamy część starych płytek i spróbujemy zbudować odbiornik w wersji nowszej. Zobaczymy, czy się uda. Zawsze lubiłem budować odbiorniki radiowe, tak więc będzie okazja. Ok, to jest druga przesyłka. I została trzecia przesyłeczka, z której już oderwałem adres. Nie będzie. Jak to się mówi. Wiadomo, skąd to szło. Zobaczymy, co mamy w tej przesyłce. Prosto zapakowane. Mamy tak, dwa fluxy z firmy Termopasty. Flux RF800, flux TK83. Co tutaj jeszcze mamy? Tulejki, podstawki gumowe, odgiętki do zasilacza oraz dwie płytki zestawu AVT1597. Jest to układ wzmacniacza mocy. Można zastosować układy TDA 20, 30, 40 oraz 50. Zapytacie się, po co takie coś zakupiłem, a już wam tłumaczę. Wpadłem na pomysł, aby zrobić testy i udowodnić, że chińskie układy, które byście chcieli kupić w promocjach na AliExpressie za grosze, są podróbkami. Tak więc budujemy układy takie same, zastosujemy oryginalne układy, zrobimy pomiary oraz po chwili wylutujemy oryginały, a zamontujemy układy zakupione chociażby na AliExpressie, które podobno są oryginalnymi, i zrobimy te same pomiary i sprawdzimy, jakie moce uzyskamy. Tak więc to są trzy kolejne przesyłki, które otrzymaliśmy. Jak widzicie, pomysłów na projekty jest kilka, tak więc zapraszam do subskrypcji kanału, obserwacji i zapraszam do kolejnego niebawem odcinka unboxingu na naszym kanale. Jeżeli komuś się spodobał film, łapki w górę. Zapraszam do komentowania. Pozdrawiam. Hej!